porwany, idzie z nami. O nie, zostałem porwany. No, no dobra, no to idę z wami, no niech stracę, no to się często czasami zdarza. Zapraszam. No. Czy tego chcesz, czy nie musisz teraz nam... Dobra, zrespiłem się w karczmie i jestem porwany właśnie przez gildię Multiego, więc... I nie dotykaj plecaka, wiążemy ci plecak, tak żeby się mógł go teraz używać. Porywamy go, porywamy go! Okej, Olek, ale przypał, do ledwo człowiek przyszedł sobie do pubiksu i od razu jest porwany, takie rzeczy. Tym razem nie wypijesz niczego. Ty jest nas jeszcze więcej, Bloody, wyciągaj wszystkie rzeczy, które mogą być, kurwa, rzeczami, które mogą nas zranić. Kosztowne, kosztowne rzeczami? Tak, wszystko ci do plecaka. Dobra, już, patrz, tutaj siekiera. O, tutaj mieczyk wyciągam. Dobra, to kilof też wyrzucam. Bardzo niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. No, dobra, no i z tych, co mogą zranić, to chyba tyle. I... Już się związuję, gadatku. Nie używaj perły, albo zginiesz. Ale przypał, no, dobra, to idę z nami. No dobra, no. Ale to nie w tą stronę! Dobra, nie będę przecież żadnych perły używać, przecież jak jesteś, jak zostałem przez was uwięziony. Tak? Bierzemy cię na okup, twoja gildia musi cię uratować. Ja cię kręcę, ale przypsą, to się, jakie tu przypał. Lecz człowiek idzie na chwilę do pubiksu, zostaje pobrany, co za życie. To, znając moją gildię, to nic nie będą chcieli dać. No niestety, trafiłeś na gildię buntowników. On jest gildią Kubiksa. O to chodzi. To jeszcze lepiej. Przepłyniemy, chodźcie. Będziemy mieli protosiem od niego. Bez kitu. Ciosko protosiem za Bladiego. No, taki Blady, ja jestem bardzo cenny na moje gildii, na pewno będą chcieli dużo dać. Jak myślisz, czy twój kolega Kubik przyjdzie po ciebie? Mój kolega Kubik, to nie mam pojęcia, że będzie chciał po mnie przyjść, ale no ktoś może przyjdzie. Jak się dowie, jak wygląda sytuacja. Może ktoś przyjdzie. Prota 8, wydaje mi się, że na pewno się dowiedzą, jeśli wiesz, o czym mówię. Tak, mam nadzieję, że się dowiedzą. Będziesz miał, Blady, dwie szanse na wyjście cało. Dobra, słucham uważnie, jakie to są szanse? Na razie się jeszcze nie dowiesz, dopiero ci później do opcji przedstawimy. To jest płacz przez łzy, a w ten sposób reaguje na stres po prostu. To tak nie reaguj, reaguj mocniej. Okej. Okay. Reaguj mocniej, Blady, bo się nie nadaje na... nie! Błagam, nie róbcie mi krzywdy! Jestem za stary, żeby tak młodo umierać! Dobrze. Nie! Nie ma co. Błagam, nie zabijajcie mnie! Idealnie, reaguj. WGZ, gdzie ty mnie prowadzisz? WGZ! Sam zobaczysz, nie zaczynaj. Masz aktualnie pod gardłem mój miecz. No właśnie, rozumiesz, miałem, dlatego się trochę się. Co chcesz mi pokazać? jakie ładne drzewka. Bardzo ładne, bo nasze. Ładne, jak ładnie. Dobra, nie podniecę się, bo zaraz zginiesz. Poczekaj tutaj, nie puszczaj go, nie puszczaj. Znalazłem was, dzięki za info, Kuki. Więźniu, do rogu! Nie bijcie mnie, boję się! Porwaliśmy go. No i w końcu, zmieniaj skina, kurwa! Zmieniłem jeden piksel, ale dobra, zmienię dwa następnym razem, obiecuję, zmienię! No, zmienię tego skina, obiecuję, nie róbcie mi krzywdy, boję się! Blady, pytaj go, czy się zgadza. Dobra, chciałam iść! Tutaj. Masz stać tam! Tam mam stać? Tutaj. Tutaj? Tu są lochy! A. Multy! Jestem taki uwięziony! Czujesz się komfortowo? No, tak średnio, no nie ma za bardzo gdzie tutaj skorzystać z jakiegoś kibelka, no tak mało rzeczy to trochę jest. Wstrzymuj! Dobra, tu są takie kratki, to przez nie chyba będę musiał, no nie, Może lepiej nie. To tak, powiem wam, że wasza pułapka jest niedopracowana troszeczkę. Ale minimalnie jest niedopracowana. Nie. No witam, w więzieniu, kurwa. O chuj, ale przypał. No witam. No nie, tu nie ma na ekibelka. Ale ładna podłoga jest. Przykro mi kolego. I nie zginiesz, jeśli dasz nam informację. Dobra, co potrzebujecie? Gdzie możemy znaleźć włodara? Włodara? Jakiego włodara? Nie udawaj, że niebieskim jest włodar! No nie, się wjeżdża. To znaczy włodar? Tak, na pewno.
Poczekajcie, tylko sprawdzę na mojej super intuicyjnej mapie w głowie. Dobra, dobra, ale to dobra, to powiedzcie, poczekaj, bo ja totalnie... O co chodzi z tym włodarzem całego? Jak on wygląda? To może po twarzy rozpoznam. Byczek, nie pierdol się na teścia jeszcze, tego nie rozumiesz. Kurwa, to gdzie? Ojeju, to on już jest tak daleko, że nigdy go nie znajdziecie. On się ukrył za górami, za lasami. No, mówię wam. To tam go tu kurwa przyprowadzisz. Ja go przyprowadzę? O Bogowie, przecież ja nigdy go nie znajdę, on może być wszędzie! Proszę, Bladiej, prezencie, żeby twoje dobro psychiczne było lepsze za przetrzymywanie. O, uwielbiam takie rzeczy. Bardzo, proszę bardzo, proszę. Ej, a czemu tu nie postawicie kibelka na przykład? Nie możecie postawić tu kibelka? Masz, to będzie twój kibel, możesz tam srać. O, wybornie. Ej, możecie się odwrócić? Nie mogę się skupić, jak patrzycie. Możecie się odwrócić? Ja nie chcę na to patrzeć. Nie mogę się skupić jak patrzycie. Odwróćcie się. No. A słyszeliście historię o potężnym WGZ-cie? Ta. Był potężnym wojownikiem. No. Bladiej. Tak? Jeżeli chcesz szystą wydostać, będziesz musiał wykonać jedną rzecz. Jaką? Czekaj, nie graj na tym flebrocie. Wiadro. Wiadro? Będziesz musiał. A macie fajkę? Bo do wiadra to fajkę trzeba mieć. Albo zapalniczkę przynajmniej, jak już trzeba wiadro walnąć. No jasne, tylko dajcie zapalniczkę, zaraz walnę wiadro. To jest nic trudnego, no. No dobra. Przecież taki ja? List. No. Tak, wysłał list. Dobra, no na całe szczęście. Teraz się na pewno odezwą i powiedzą, że już lecą z ekipą ratunkową, albo jakaś wymianka, okej. Okay. O nie! Co to ma być za odpowiedź? Nie! Siedzę sobie w celi i czekam na mych przyjaciół, jak mnie uratują. Nie przyjdzie! Nie, no na pewno przyjdą po mnie, nie zostawią mnie tutaj! Uwolnią mnie, zobaczycie! India tak leci, z tego co wiem to idą. O, bardzo dobrze! Ja idę przygotować to, co miałem przygotować. Bo musicie być ostrożni, oni są bardzo groźni. Podobno jak, ojeju, jeden taki jak się rzuci, to mówię wam, oj, lepiej, żeby się nie rzucił, no. No, tacy z nich wojownicy. Który taki, powiedz. Poczekaj, spojrzę. Zapomnę na początku. Bladeuszu, wedle życzenia, proszę bardzo, tutaj i tutaj. O, jest i wiadro, i zapalniczka, to co chciałem, dobra. Możesz walić. No to myk, czas zapalić. Nie tylko robię jakieś sztuczki, co? No ja... Jo, sztuczki? Kurwa, proszę patrzeć, jakie sztuczki. Fuszku. No raz. Widzieliście jaka sztuczka? Jak on to zrobił? Nie, proszę, to jest stara sztuczka, już to jest stara sztuczka. Nie oszukuj nas. Zrób coś lepszego, powinieneś zatańczyć. Patrz na to, ha? Widzisz, tak się tańczy. Gangnam Style, kurwa. A ja to potrafię jednak tańczyć. O, wrócił. Ty słuchaj, a nie wiesz, czy tutaj nie ma kogoś, może jakieś Roxy na tym JFLSMP? No, oczywiście, że są. Nie ma jakiegoś burdelu minecraftowego? No jest, oczywiście. Jak jesteś przynajmniej, jak podejdziesz do karczmarza i podasz o towar z taki spod lady, to on ci to ogarnie, on tam ma kontakty, mówię ci. Kurwa, ja wiem, że tak powiem, co on na przykład? O, cześć Janina. Cześć Janina. Dobra, poczekaj, no to co? Zdrowie! No to nic, jak mam więcej nie zostało, no to dawaj! Cicho tam w tym kącie! Dobra, to jak... Dobra, dobra, to jak będzie? Diamenty? Dwa diamenty i uchylasz kratę. No... Słuchaj, dasz mi kontakt do jakiejś minecraftowej... to mogę... może... No, to dobra, Janina, ty miałeś numer do tej roxy.minecraft, coś tam, weź zapodaj tutaj, bo widzisz, tu jest dobry układ prawie, no. Kurde, powiem tak, jakbym mógł i jakbym miał telefon, jeśli by mi go nie ukradli, to tak. Nie, no ale przecież ty z pamięci znasz numer, no. Ty z pamięci znasz numer, no podaj tutaj, bo widzisz, że już kolega jest... Marleny tak. Nie pamiętam. Do Marleny, to do Gosi daj, no. Proszę, brzydka, kurde, lubię.
No to do tej Marioli nie znasz, to do... O, nie, do tej. Do Justyny, o, do Justyny, szybko zapodaj numer, no przecież jak nie zapodasz numeru, to stąd nigdy nie wyjdziemy, no Janina, przestań mnie denerwować nawet. Dobra, jakie lubisz, brunetki, blondynki, grube, chude. Meanwhile. Witaj w krainie handlu, zacznijmy znaczy, handlowanie. Pokaż mi swoje towary. Tak, dobra, zapraszamy do naszego trade postu, wytłumacz. Tutaj mamy handel. W którym przerzucamy po jednym przedmiocie i odpowiadamy sobie, czy nam to odpowiada. Po prostu przerzucamy, nie możemy sobie nic zrobić, nie możemy się pokażę, uderzyć. Pokażę, jak to działa. Po prostu... Generalnie to jest w kubie, więc przez to nie mogę nic zrobić. Tak, spokojnie, zaraz się otworzymy. Jakie jest twoje żądanie? Chcesz zobaczyć swoich ludzi, tak? Tak, chciałbym zobaczyć żywego Bladiego. Jak najbardziej, nie ma problemu. Ja lubię niskie. Klocki, ja lubię jak masz... No, o, siema Zacha. Dobra, to jak będzie? Uchylisz te kraty? No. Ej, trzymajcie mnie, bo zaraz coś rozpierdzi. Za co żeście zjechali na pukę? Ej, stój, ty! Niezły trik. Nie, poczekaj. Tam jeszcze jest taka dwoma akcja. Nie wyszło. Ty, właśnie! Dobra, zabijamy się! Poczekaj! Nie, no śmieję się, oczywiście. Chyba się nie uda. Meanwhile... Witam cię serdecznie, Anterias! To są debile, to są debile. Witam cię serdecznie! Anterias, czy ty jesteś przedstawicielem swojej gildii? Oczywiście, że tak. Dobrze. Jeden z wielu. I teraz dobra. Ej. I teraz spokojnie, i teraz tak. Jakie masz życzenie? Chciałbyś zobaczyć swoich kolegów? Tak, ale w zamian mogę zaoferować moich innych kolegów, wszystkich Fortnite'owców, których mi dodali. Jest mały problem. Jaki? Duszą nam wieśniaków. Nie! Nie mogłem ich utrzymać. Co jest, kurwa? Co się dzieje? Bloody. Co teraz? No nie wiem. Witam. Co tu się macie? To tak. To jest bardzo dobre pytanie, gdzie jest Zacha. Chyba zniknął? No to jak będzie, panie Masel? No, jakieś małe wypuszczenko za jakiś ten układzik? No, uchylenie kratów? Mi się wydaje, że to dobry pomysł. Niech ja pomyślę. Dobra, ale tylko nic pytanie. Okej. Ale jak się dowiedzą, to wiecie, że ja dzisiaj dopiero zobaczę. Dobra, jak coś, to się nie znamy, oczywiście. Ale oddajcie mi kurwa, oddajcie mi. Dobra, momencik. Dawaj szybko, mówię. Dawaj. Jeszcze to... Dobra, szybko, Anterias musisz się rozebrać, no. Anterias, to jest jedyny sposób, żeby nas wypuścili. Anterias! Anterias! Nie, cicho, panie Masel. Masel. Co tak głośno, spokojnie. Panie Manek, może pan sobie iść spokojnie, nic się tu nie dzieje. Anterias, natychmiast, zdejmuj te gacie. No, natychmiast zdejmuj te gacie. Anterias, natychmiast zdejmuj te gacie, no. Widzisz? Godni zaufania jesteśmy. Teraz szybko. A ja teraz spierdolę. Nie! No przecież byliśmy umówieni, co? Cicho. Wraca. No byliśmy umówieni, Masel. Masel, no. Otwórz kratę. A, Masel, nie. Mieliśmy umowę. Masel! Wow. O, ja puściłem na 2 sety. Nie wypuściłem jej. No to puściłem na 2 sety. Tak, dokładnie, mam 2 sety. No teraz nie mam pojęcia. To wszystko wina Bladiego. Nie, jak to, no układ wydawał się uczciwy, no skąd mogłem wiedzieć, że nas oszuka, no. Jaki p***. No nie mówię wam, że to nie działa, no. Dobra, jeżeli chcesz wyjść z życiem i z wszystkimi, to... W momencie... Zamienić 12... Teraz nic, kurwa, nie... Bladi, wracaj, cię zniszczę! A dobra, to już wracam, wracaj, przepraszam. Wracaj. Przepraszam, już wracam. Powiązana! No. To pulwę porwa
proszę. Już jestem. Anderias, przestań biegać. No, wracaj do krat. No. Do klatki wracaj. Ach, ja przepraszam za kolegę, ja nie wiem co w niego wstąpiło. Straszny agresor jest generalnie ten Anterias, co nie? Tak, ja też przepraszam, że to, że ci zjebałem w sumie ten secik, ale ja mam po prostu tak najebany w głowie. No ja wiem, domyślam się, nic się nie stało, kto by tak nie zrobił, co nie? No. A, nie, no ja masz. O, dzięki, zawsze coś. No. My nie mamy wieśniaka, mamy itemy. Bladnie będzie musiał wiadro walnąć. O, uwielbiam walić wiadra! Wiemy! Skaczesz i... Dobra, dawaj skaczesz, to! Dawaj to! Dawaj mi to, robię to! Nie, spokojnie, musimy ci jeszcze plansę przygotować. A, okej, dobra. Jak się czujesz z tym, że będziesz musiał walnąć wiadro z wysokości? O, jestem przerażony, ale mu wiedziałem, zrobię to! Dobra. Zrobię to, żeby odzyskać wolność! Wy tutaj mieszkacie? Tutaj te są wasze domki? Uuu, ładnie. No, trochę biednie w sumie. No, ale od biedy w sumie. Taki domek, no. Właśnie zapowiedziałem twój stan. Jak się czujesz? Wywiad. Wywiad, generalnie nie ukrywam. Jestem leciutko przerażony jeszcze nigdy. A może kiedyś robiłem? Jeszcze nigdy nie robiłem tego challenge'u. A nigdy z tak wysoko jestem, bo trzęsę się cały ze strachu. Czuję strach i niepokój. Ale powiedziałem sobie, za honor naszej gildii zrobię to! Co z nim zrobię? Chodź, Bladi, tu. Dobra, na górę, na górę. Tu już idę. Prowadź. Witam cię, Witam cię, Zaha. No? Słyszałem, że jesteś coachem tutaj Bladiego. Wypowiedz się o jego umiejętnościach. No, Bladi generalnie nie dostosował się dobrze do tego sezonu. Oczywiście, oczywiście czekamy na kwalifikacje europejskie. Miejmy nadzieję, że zajmie coś w rejonie top 32. Mhm. Następnie będziemy liczyć na, no, słuchaj, na jakiś sponsor weźmie, rzuci sianem, żeby wykupić, wiesz, oczywiście slota na olimpiadzie walenia wiadra. No, Bladi oczywiście pod stresem tego, że będzie cały świat go oglądać, skoczy z najwyższego bloku, gdzie finalnie niestety się wyjebie, jak to bywa zwyczajnie. Super, bardzo się cieszę, że podejmiesz się tego wyzwania. Podejmę Bladi. Się! Wszyscy czekamy na to. Upatrzcie, już leci, chyba leci woda w chod, ten. Ta leci. Aha. Leci woda. Wyjściowa leci woda, dobra. Czyli zaraz Bladi, jeszcze raz. Z mlekiem jest jeszcze tak, lepiej, tak, trzymaj W, wylądować na środku kwadratu. A tam głupoty nie, gada. Nie, W, S, żeby plecami polecieć. Dobra, głupoty gada, co nie, ja tam A masz skoczę. Wiadro ze sobą w ogóle? Mam. Dobra, wchodzę tam. Ja pierdykam, jak jestem zestresowany. Jak tu jest wysoko! Okej. No to go. Nie wyszło tak źle nawet. Udało mi się! Zrobiłem to! Zrobiłem to! Gratulacje! Ale były emocje! Ale się stresowałem! Ja pierdykam! Jeszcze nigdy nie byłem tak wysoko chyba! Ja pierdykam! No! Zrobiłeś! Udało się! Ale emocje! Wywiad! Nie wiem dlaczego mi ona... Czuję się jak zwycięstwa, to było coś... Powiem ci, że jak byłem na górze, słyszałem ten wiatr, ja myślałem, ja nie wiem, trzymałem się tej kłody na górze i myślałem sobie, no nie dam rady, nie dam rady po prostu. Nie dam rady, byłem sparaliżowany przez chwilę, ale potem Nexe do mnie powiedział, tak, powiedział, Bladi, zjeżdżaj, czy tam coś takiego, a ja powiedziałem, dobrze Nexe, za honor naszej gildii i skoczyłem.